Ale jaja, zobaczcie, zaraz wam coś pokażę. Pięć dych leży sobie. Może zabiera je. Uda mi się, czy nie? Odkrywca historii, sklep z wykrywaczami metali oraz rodzinka detektorystów.pl zapraszają na film. Witam was serdecznie z nadmorskiej plaży w Klinicy Morskiej. Witam was serdecznie na kanale Odkrywca Historii. Przyjechaliśmy na nadmorską plażę, żeby spędzić tutaj miło czas, ale również też poprowadzić poszukiwania z wykrywaczem metali. Trwa w pełni sezon wakacyjny, jest bardzo dużo turystów. W związku z tym spodziewamy się znaleźć tutaj bardzo dużo rzeczy w postaci monet obiegowych, jak również biżuterii. Dzisiejsze poszukiwania poprowadzę przy użyciu wykrywacza Xpedeus 2 z sewką 11 cali i sitem firmy Swagger. O, panie! No, ciekawe. Panie, zazdro. Myślałem, że to krzyżyk na pierwszy rzut oka. A to jest jaki miecz? Kolczyk. A kolczyk, jaki wielki. To chyba nie będzie srebarko. Chociaż. Co udało ci się znaleźć? Znalazłem 7 zł. 7 ziko? Pokażę. Jak to udało ci się znaleźć? Powiedz. Szedłem i zauważyłem miejsce, w którym mógł być ręcznik i że ludzie siedzieli i postanowiłem poszukać trochę. No i na początku coś znalazłem, było 2 złote. Już chciałem odchodzić, ale jeszcze spróbowałem i znalazłem 5 złotych. I wyskoczyło nam z piasku 50 groszy. Dźwięk dla moich uszu. Obok tej złotówki jest kolejny sygnał. Piotr już to rozkopuje, zaraz zobaczymy, co tam ciekawego będzie. Robi się ciekawie, jest nadzieja. A, i kolejna. Obydwie stalowe, także kopcie stalowe sygnały. No i w końcu u mnie ten sygnał, który daje nominał, zobaczcie sami, 2 złote. Pewny sygnał, wykrywacz walił po uszach, już było wiadomo, że to jest jakiś ciekawy sygnał, no i w tym przypadku moneta 2-złotowa. I kolejna moneta na oko, tu jest siedzenie, ktoś tutaj sobie przyniósł, żeby przycupnąć, a tu jest moneta, którą ktoś zgubił. Pewnie mu wypadła z portek, złotóweczka. Wyszedłem sobie, żeby iść za potrzebą do lasu, a to zobaczcie, co my tu mamy. Tu dziki. Także uważajcie, jak będziecie wchodzić do lasu na Mierzei, to nie ma lekko. Trzeba uważać. Tu jest chyba locha, tu mniejsze dziki z młodymi, patrzcie. No niesamowite, trzeba uważać. Także jak będziecie robić to co ja, znaczy jak was przyprze, że tak powiem, musicie uważać. O,
a tu jeszcze taki maluszek, zobaczcie, sobie śmiga. Chwila przerwy na odpoczynek, ale i tak praca musi być. Musi coś tu rosnąć. Kolejny sygnał i to taki dosyć mocny i zarazem też głęboki. Już tu podbieram i wam pokazuję, co tam się pod tą cewką odezwało. Ano, odezwało się 2 złote, czyli już kolejne 2 złote z tego wyjścia na plażę. Sreberko! Sreberko! Zobacz, jaki piękny! Co za piękne srebro! A jak u ciebie? No, u mnie po tych 7 złotach, no, tylko 4 kapsle. Ale może coś jeszcze wpadnie. Teraz idziemy tam, gdzie więcej osób, dlatego większy wysyp równa się więcej kasy. I kolejna moneta na oko. Co to jest 10 groszy. Niesamowicie zaczęło wiać na plaży. Pomału będziemy kończyć poszukiwania, żeby przejść w miejsce, gdzie będziemy spać, a śpimy na polu namiotowym. Jak to miejsce wygląda, pokażę wam rano i oczywiście też to, co udało nam się znaleźć. Także kończę dzisiejsze poszukiwania, wyłączając wykrywacz i udaję się w miejsce, gdzie dzisiaj będę spał. Dzień dobry, witam was w kolejnym dniu. Oto nasza baza noclegowa, kemping w Krynicy Morskiej, który jest usytuowany 15 metrów od plaży. Tak jak wam obiecałem, zrobię podsumowanie wczorajszych poszukiwań. Za wiele to nie ma tych monet. Są 4, 5, 6, 7, 8 monet, razem 7,82. No i też wziąłem sobie tutaj 2 szpilki. Ekipa jeszcze śpi, za chwilę będę ich budzić, żebyśmy poszli z powrotem na poszukiwania nad morze. Po powrocie trzeba ogarnąć busa, no i też śmigniemy do centrum, do miasta, zobaczyć, co tam się dzieje. No idziemy nad morze, ale widzę, że się trochę spóźniliśmy, bo już jest masę ludzi. No i nie będzie gdzie za bardzo prowadzić poszukiwań. Tak to jest, jak zegarki się nastawia na 6 godzinę i się nie wstaje. Teraz trzeba szukać wolnego pola i od centrum, od skupisk plażowiczów odejść albo w lewo, albo w prawo, żeby znaleźć sobie troszkę tego miejsca do poruszania wykrywaczem metali. Sygnał, który mnie zaczepił, okazał się monetą 2. Upłynął jakiś czas, wyciągnąłem z piasku kilka sygnałów, w tym zrywki, kapsle, zgniecione folie aluminiowe, ale też i kilka monet. Jest i złotówka, 10 groszy i kolejne 10 groszy, czyli nie jest ogólnie tak źle. W tym miejscu widać, że ktoś rozłożył parawan. Podchodząc tutaj już znalazłem pierwszy sygnał. To jest 2 grosze. No i zaraz wejdziemy w to miejsce w centrum i zobaczymy, czy jest coś więcej. Gdzieś jest tutaj ten sygnał. Zobaczymy, co to jest. O, zobaczcie, jak się ładnie nam odsłoniła moneta. Dzisiaj dzień złotówkowy. Kolejna złotówka. I obok kolejny sygnał. Ja musiałem nadepnąć gdzieś na
na ten sygnał. Zobaczymy, co to jest, bo wydawało mi się, że już nic tutaj nie ma, a jednak jeszcze coś się znalazło. Co to jest? Tu jest. O, wychodź. Pomożemy trochę. Pyk. Już jest tutaj na wierzchu. A, zobaczcie. Zobaczcie, co to jest. 10 groszy. Trzeba tutaj jeszcze dokładnie to sprawdzić. O, jeszcze coś jest, zobaczcie. A ja sobie tak zlałem te miejsce, ale śmieszna sytuacja, bo ja nadepnęłem na ten sygnał. Jest chyba jakiś przedmiot, czy kolejna moneta z metalu, bo ProPointer tego nie widzi. Jest tutaj. O. Jest tutaj. Co to będzie? Co to będzie? Co to będzie? O. No kurczę. No i sobie tak tutaj łapką będziemy przewierać. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Jest to tutaj. Ach, i to jest 20 groszy. A co to? ProPointer tego nie widział? Nie, widział. Tylko nie mogłem tego namierzyć po prostu. Jest coś jeszcze tutaj? Jeszcze jest coś tutaj. Jeszcze jest coś. Kolejny ładny sygnał. O. Już jest tutaj, w tej kupeczce. O, 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 nie. Tutaj, zobaczcie. 2 grosze. I szukamy dalej. Jeszcze coś mi tutaj brzęczy. Jeszcze coś tu jest. Teraz to już pewny sygnał. Też jest gdzieś tutaj, z boku. O, o, o. Co to jest? O, kolejny grosiak. I coś jest? Już czysto. Także miałem nosa, żeby tutaj podejść w to miejsce, gdzie stał ten parawan. Ale jeszcze ten sygnał mnie tutaj tak trochę niepokoi. Może to być jakaś moneta metalowa i wykrywacz to wycina. Mam to już tutaj gdzieś. O, zobaczcie. Tak reagują wykrywacze. Wycinają te współczesne monety, które są wykonane z metalu. No jak sami widzicie, trzeba mieć dobrze ustawiony wykrywacz metali, dobrze reagować, bo te monety, które wam teraz pokazywałem, one tak niechętnie wykrywacz je widział, dyskryminował, ponieważ zawierają dużo stopu metali. Stąd ta dyskryminacja, tak zwane odrzucanie przedmiotów niepożądanych, jak jest za wysoko podciągnięte w wykrywaczu, niestety powoduje to, że nie kopiemy. Wykrywacz tego nie widzi albo sygnalizuje dźwiękiem łamanym, gdzie możemy zinterpretować to jako coś, co nas nie interesuje, żeby to podnieść z tego piasku. Także trzeba być czujnym. Trzeba. Zagęściło się plażowiczami na plaży w Krynicy. Dla nas poszukiwaczy to jest informacja, że trzeba wyłączyć sprzęt i oddalić się z plaży, żeby przygotować się tutaj do przyjścia w momencie, kiedy ci plażowicze już zejdą z miejsca, gdzie odpoczywają. Teraz jest odpowiedni czas, żeby podładować swój wykrywacz metali, ProPointer, słuchawki, no i żeby potem nie mieć problemów technicznych, wychodząc na popołudniową sesję z wykrywaczem metali. Koniec tego leniuchowania. Idziemy zobaczyć do centrum, do miasta, co tam się dzieje i ogarnąć jakiś obiad. Jakie masz pociągnięcie? Jakie pociągnięcie? Walisz, walisz, walisz. Yeah.
twarz ogolona i czekamy, aż przejdzie ten deszcz, bo jest chwilowe załamanie pogody w Krynicy Morskiej. Przerzedziło się po tym załamaniu pogody na plaży, także jest miejsce do poszukiwań. Wieje dziś mocno. Zobaczcie, plaża jest ładnie zrównana i wywiewa monety. W tym przypadku złotówkę. No niesamowity widok i fart. Najpierw 2 grosze, a tu jest kolejny sygnał. Zobaczcie co. I jest kolejna złotówka. Jest moc. A tutaj się uchowała foremka. Oczywiście samochodzik i ją bierzemy. Hania będzie zadowolona. Ale jaja, zobaczcie, zaraz wam coś pokażę. 5 dych leży sobie. Może zabiera je. Uda mi się czy nie? Mam je. Także uciekam i mam je. Niesamowita akcja. 5 dych. Komuś 5 dych musiało z tej wody, do tej wody wpaść i ja to znalazłem, także jest i 5 dyszek. Farta miałem jak nic, bo przede mną przechodziło tutaj parę osób i widziałem, że patrzyli w tą stronę. Prawdopodobnie te 5 dych sobie pływało w tą i z powrotem i nie wiem, czy ktoś to widział, czy nie, czy po prostu patrząc na mnie, bo ja też się akurat w międzyczasie patrzałem na te 5 dych, pomyśleli, że to być może jest moje. No ale to mi poparciło, także pierwszy raz udało mi się wyciągnąć papierowy 5 dych z wody, także akcja niesamowita. 5 dyszek. Jednak może jest szodre. Jednym zabiera, innym daje. Nieźle. Tu jest sygnał warty uwagi. Zaraz sobie to odszukamy. Tu jest. Zobaczymy, co to jest. Jest już tutaj. To na zewnątrz. Tam. Zrywka. Tam. I jest kolejny Z. Kolejna moneta, którą piasek wywiał, praktycznie była pod samą cewką. Był sygnał, tylko cewką odgarnąłem piasek i jest 5. Ale zobaczcie jeszcze tutaj, co odsłonił ten wiatr, który wcześniej był. Już wam pokazuję. 1 grosiak, trochę już też tutaj poleżał. Podejdziemy sobie tutaj w te miejsce. Widać, że ktoś aktywnie spędzał czas. Tu jest pierwszy sygnał. Zaraz zobaczymy, co to tutaj jest. Zaraz zobaczymy. No. Wódka, kapsel od wódki. Także jest i kapsel. Zobaczymy, czy coś jest dalej. Ale dobry znak. Z praktyki to można powiedzieć. Tu są sygnały, w tym miejscu. I to jest kilka. Zaraz zobaczymy, czy jeszcze dalej coś jest. Tu nie widać, tylko tutaj. Odpalimy propointera. Chwilkę to potrwa. Żeby zobaczyć. Tam folia. Tu coś, tu są inne. Ła! 5. Zobaczymy, czy jest coś więcej. Tak, są kolejne jeszcze tutaj sygnały. Tu coś jest.
złotówka. Tu coś jeszcze. Tu coś jeszcze się odzywa. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Ach. Jest kolejna złotówka. 7 ziko już z tego miejsca. O, patrzcie. Zobaczcie tutaj. Tu, czekajcie, ustawię inaczej kamerę. Jest tutaj, o. Tu. Dwójeczka. To jest razem 9. Jest coś. O, jeszcze jest tutaj coś. O, o, ha, 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 ha. Zobaczcie, co tutaj się z ziemi, z piasku wyłoniło. Spójrzcie, proszę. I piąteczka. Także jest mega. Czyli jest 14 zł z tego miejsca i szukamy dalej. Cisza. Jeszcze wykrywaczmy. Cisza, także nie ma. 5, 10, 12, 13, 14 zł z tego miejsca, ale to jeszcze nie koniec, bo muszę to dokładnie sprawdzić. Piotrek skupiony, pewnie coś jest, tam jest. Ładny sygnał, nie? Ładny sygnał, zobaczymy, co to za ładny sygnał. Ładny sygnał, jest i ładny sygnał. Jest i ładny sygnał, a tym sygnałem okazało się aż 5 groszy. Mogę pokazać strona. Oczywiście. Usta. No takie rzeczy też się trafiają u nas nad morzem. Zdarza się, nie? Ale powiem ci nawet nie wiem który rok, bo nie mam oczu. Wystrzelona, ale trzeba być czujnym. Weź zobacz, który rok. Kto tam znalazł tego? Który rok to nie widać, ale 9. A więc policjanci gonili jakiegoś dzika. To ciekawe, czy to był dzik z wykrywaczem, czy prawdziwy dzik. I tutaj na plaży? No. Świeżo strzelona. Super. Dzisiejsze bardzo udane poszukiwania w nadmorskiej plaży w Klinicy Morskiej zamykamy. Udajemy się do busa, ponieważ wybieramy się na mecz. Dzisiaj jest finał Mistrzostw Europy, także chcemy sobie obejrzeć. To co znalazłem, jak już dojdę na spokojnie, pokażę wam. A jest co pokazywać, bo naprawdę dzisiaj bardzo dużo wyszło monet z piasku. No i te 5 dyszek, które wyrzuciło morze, o ile tak to można nazwać. Mecz będziemy oglądać na białej plaży w Klinicy Morskiej. Zobaczcie, że tu jest kibiców. Pod wiatą są 2 telebimy. No i setki ludzi, którzy interesują się, jaki będzie wynik finału Mistrzostw Europy. A teraz nadszedł czas, żeby zrobić podsumowanie tego, co udało się znaleźć wykrywaczem metali. Zobaczcie sami. Generalnie pokażę wam same monety, jakie znalazłem, no bo śmieci już i tak wrzuciłem we właściwe miejsce. I tak wyszły 3 5-złotówki, 2, 4, 5 2-złotówek, 2, 4, 6, 7, 7, 7 złotówek, 1 50-groszówka, 2 20-groszówki, 2, 4, 6, 10-groszówek, no i 2, 4, 5 2-groszówek i grosiaczek. Także to udało się znaleźć, praktycznie 3 wyjścia w teren i taka kwota 10, 25, 25, 30, 32, 33 złote. No i dla Hani zabawka. No i oczywiście znalazłem też te 5 dyszek, które przeznaczyłem na opłacenie pola namiotowego w Krynicy, żeby zostać tutaj kolejny dzień.
Nie jest tak źle, oczywiście zawsze mogłoby być lepiej, natomiast najważniejsze w tym wszystkim jest to, że są wakacje i można miło, spokojnie z wykrywaczem metali spędzić ten czas. Ja tutaj jeszcze zostaję, będę tutaj dla Was też nagrywał kolejny odcinek, a co uda mi się znaleźć, zobaczycie to w następnym filmie. Także do zobaczenia i do usłyszenia. Zostawcie taktycznego lajka, komentarz i subika. Na razie, do następnego odcinka. Odkrywca Historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną, raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.